co trzeba zrobić, żeby działka, która dzisiaj jest rolna, jest użytkowana jako rolna, jest wpisana w ewidencji gruntów jako rolna, stała się działką budowlaną. Jak to jest naprawdę? Możemy kupować ziemię rolną jako przedsiębiorcy, taką większą ziemię trochę, nie tam 30 arów, czy nie? Widać tendencję wzrostową. Myślę, że jest to powyżej stopy inflacji zdecydowanie. Zawsze, jeżeli jest jakiś pomysł, to potem znajdą się też inwestorzy. Tak. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Wiktor Pielecki. Cześć Wiktor, piąteczka. Wiktor jest adwokatem, jest prawnikiem, który specjalizuje się między innymi w kupowaniu nieruchomości rolnych, czyli w pomocy przedsiębiorcom, żeby mogli kupić ziemię rolną. I o tym dzisiejszy odcinek będzie. Chciałem podpytać Wiktora, w jaki sposób on pomaga, bo wiemy, istnieje taki mit i takie przekonanie, że dzisiaj państwo zabroniło sprzedawać ziemię rolną, tylko i wyłącznie rolnicy mogą kupować ziemię rolną. No a prawda i rzeczywistość jest trochę inna. Jak się trochę głębiej w to wszystko zagłębimy, to może się jednak okaże, że możemy kupić tą ziemię rolną. Jak to jest naprawdę? Możemy kupować ziemię rolną jako przedsiębiorcy, taką większą ziemię trochę, nie tam 30 arów, czy nie? Tak, jasne. No rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest taki mit, który blokuje przedsiębiorców w zakupie nieruchomości rolnej. Natomiast prawda jest taka, że jest to możliwe. Jest to możliwe jak najbardziej i ja jestem od tego i pomagam właśnie w kupowaniu takich nieruchomości rolnych. Nie jest to oczywiście procedura łatwa, natomiast zakup każdej nieruchomości rolnej powyżej 1 hektara wymaga zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to dawna Agencja Nieruchomości Rolnych tak naprawdę, czyli jest to organ, który nadzoruje zakup nieruchomości rolnych. Żeby taką nieruchomość kupić, no, trzeba spełnić oczywiście szereg warunków. Warunkiem jest to, że trzeba prowadzić tą działalność rolniczą, natomiast trzeba ją prowadzić tak naprawdę bardziej na papierze niż w rzeczywistości. Czyli spółka może kupić, może złożyć wniosek, spełnić musi warunki proceduralne, natomiast potem tej działalności rolniczej tak naprawdę nie do końca musi prowadzić. No. Spółka też może być rolnikiem, tak? Może być rolnikiem. Nawet jeżeli ty nie jesteś, nie masz szkoły rolniczej, nie masz tam innych hektarów, to możesz kupić na spółkę. I ja bardzo często też miałem pytania od moich czy absolwentów, czy osób na kanale, jak jest z ziemią rolną. I teraz, bo jest jeszcze te mniejsze działki, też są ograniczone, tak, w zakupie, czyli żeby kupić działkę między 30 arów a hektar, to też trzeba spełnić jakieś warunki. Jakie to są warunki? Tak, no, trzeba tak naprawdę, teoretycznie jest to odblokowane, natomiast tutaj ponownie mamy ten Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR, który ma prawo pierwokupu takiej działki. Więc jeżeli działka będzie dla KOWR-u atrakcyjna, no może się zdarzyć tak, że my spotkamy się z tym, że KOWR kupi nam tą działkę. A to się zdarza w ogóle, że KOWR kupuje? Czasami się zdarza, natomiast przeważnie są to grunty, które też to jest wszystko do sprawdzenia, czy KOWR będzie zainteresowany zakupem takiej działki, czy też nie, więc to ryzyko też można ograniczyć. Natomiast coraz częściej się zdarza. No bo jest ta ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która miała z zasady ograniczyć obrót ziemią, żeby nas bogaci zachodnioeuropejczycy nie wykupili za swoje euro, tak? I żebyśmy jakby polska ziemia była w Polsce. Tak? Tak. Natomiast tak jak my sobie rozmawialiśmy w kuluarach przed tym wywiadem wcześniej, no nie jest do końca tak, że osoby, które mają pieniądze i chcą nas wykupić, żeby wykupić polską ziemię, mają z tym problem. Mówiłeś, że Pomorze jest w dużej części, tak? Tak, Pomorze jest wykupywane. No tutaj kapitał niemiecki też działa i z tego, co ja wiem z różnych rozmów z biznesmenami, to takie działania są podejmowane. Natomiast oficjalnie ta ustawa blokuje sprzedaż ziemi rolnych i oficjalnie te ograniczenia funkcjonują. Natomiast ponieważ Polak potrafi, więc zawsze znajdzie się jakieś wyjście, jak tą ziemię rolną kupić, jak ją wykorzystać również w celach biznesowych. Chociaż tak naprawdę ziemia rolna według naszego ustawodawcy powinna być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach rolniczych.
Dokładnie. Czyli jeżeli ktoś ma, chciałby kupić działkę, dużą działkę powyżej hektara, to są na to sposoby. I co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc w ogóle się ubiegać o zakup takiej działki rolnej? Trzeba złożyć do KOWR-u wniosek o zakup takiej nieruchomości. W zasadzie wniosek składa zbywca. Taka spółka musi spełnić tutaj warunki prowadzenia często działalności rolniczej. I generalnie również jest sytuacja taka, że spółka no, musi wycenić też taką nieruchomość, tak? I dokonać zakupu za cenę z wyceny. Co ciekawe, żeby kupić tą działkę, trzeba wcześniej ogłosić w portalu e-Rolnik przez 30 dni tą działkę do sprzedaży. Po co to jest zrobione? No po to, żeby ten rolnik właśnie indywidualny, który jest chroniony przez naszego ustawodawcę, mógł ewentualnie taką działkę kupić, bo jemu będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Natomiast jeżeli z takiego prawa pierwokupu taki rolnik nie skorzysta, wówczas my będziemy mogli uzyskać decyzję na zakup takiej nieruchomości. Czy ci rolnicy korzystają z tego prawa? Bardzo, bardzo rzadko. Dlaczego? Dlatego, że często ceny tych nieruchomości są dosyć wysokie i no, rolnicy po prostu nie mają na to pieniędzy. Natomiast zdarzają się przypadki, szczególnie jeżeli są konflikty jakieś sąsiedzkie, jeżeli ktoś ma zakusy na jakąś działkę, no że taki rolnik potrafi przepłaci, też przyblokować. Przepłaci, ale tak. Albo ta działka jest mu potrzebna do tego, żeby stworzyć jakąś dużą parcelę. Tak naprawdę. Dokładnie. No, ale to raczej jakby dużego ryzyka nie ma. Tym bardziej jak kupujemy, to najgorsze co może być, to tak naprawdę to, że tej działki nie kupimy, tak? Tak. Więc... Natomiast są potem możliwości, jak to ewentualnie można przeforsować w inny sposób. Jeżeli jest taki rolnik, to też są takie możliwości. Żeby można powiedzieć, być pewnym tego, że kupimy tą działkę, a on jej nie kupi, tak? Dokładnie. Business Rider. Trzeba spełnić pewne warunki, składamy wniosek. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że się KOWR nie zgodził? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. No, natomiast podejrzewam, że jak się to robi po prostu tak po macoszemu, to jest duża szansa, że się dyrektor KOWR-u nie zgodzi, bo też chyba trzeba go jakoś argumentami konkretnymi przekonać do tego, żeby dał zgodę na to, tak? I mówiłeś tak, że to jest oparte o ustawę kształtowania ustroju rolnego. Natomiast wiem też, że jakby cała ta procedura nie jest oparta tylko o ustawę, tylko o rozporządzenie, które wydaje KOWR w Warszawie. Jak to wygląda? To znaczy, generalnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego jest ten problem, że ona no, nie do końca nawet praktycy prawa wiedzą, jak interpretować niektóre przepisy. W związku z czym KOWR wydaje różnego rodzaju zarządzenia odgórne do jednostek terenowych, gdzie mówi, jak interpretować poszczególne przepisy, jak je stosować w praktyce. Poprzez to, jak gdyby my, jako odbiorcy, dowiadujemy się, jak KOWR interpretuje to i co trzeba zrobić, żeby to nabyć lub żeby pewne rzeczy przeforsować, bo sami urzędnicy często nie wiedzą, jak pewne rzeczy interpretować. Okej, okay, więc wydaje jakieś tam wytyczne, tak? Tak, to są wytyczne bardziej, to bym nazwał, niż no, takie zarządzenia wytyczne. Poznaliśmy rok temu, dokładnie, i też rozmawialiśmy, że wtedy, jak był lockdown chyba, to było w trakcie lockdownu, tak? Tak, właśnie rozmawialiśmy temat, że właśnie wiele firm teraz skupuje ziemię, tylko że to jest jakby taka solidna lokata kapitału, tej ziemi nigdy nie przybędzie i cały czas jakby, no cały czas zasoby ziemi do obrotu się kurczą, tak? I wiele gdzieś tam zamożnych osób czy firm po prostu skupuje ziemię, bo wie, że to aktywa, to jest takie złoto, które jest i są osoby, które też robią flipy na ziemi. Jaka jest według Ciebie strategia, która bardziej wśród Twoich klientów się sprawdza? Czyli bardziej kupują, żeby to później podzielić i sprzedać, czy bardziej kupują, żeby przytrzymać, a później sprzedawać, czy raczej trzymają to po prostu jak lokatę i na zasadzie, żeby majątek był utrzymany? Daniel, są generalnie dwa typy klientów. Pierwsi, którzy chcą kupić, żeby trzymać. I to jest przeważająca część, ponieważ, tak jak powiedziałeś, jest to forma lokaty kapitału. A pamiętaj, że no, nieruchomości rolne w Polsce są ciągle niedowartościowane. W mojej ocenie te nieruchomości w stosunku do cen, które obowiązują na Zachodzie, są relatywnie tanie. I myślę, że warto zainwestować właśnie w ten segment rynku. Więc gro klientów właśnie w ten sposób inwestuje, że skupuje, żeby trzymać.
bo kiedyś być może też prawodawstwo się zmieni i ustawy. Natomiast druga część klientów kupuje po to, żeby te nieruchomości rolne wykorzystać właśnie pod cele mieszkaniowe, jako taka deweloperka, tak? Bo jest to też możliwe, tak? Tutaj trzeba oczywiście też trochę wiedzy wykazać i odpowiednio to zrobić, ale jest to do zrobienia, tak? Więc oczywiście nie są to tak szybkie transakcje, jak w przypadku flipów, mieszkań, tak? Czym ty się zajmujesz, natomiast jest to do zrobienia i jest na to rynek. Okej, teraz mówi się często, ja często pokuduję takie stwierdzenie też, że działkę przekształcić, tak? Z rolnej na budowlaną. Tak. A tak jakby nie ma tak jakby definicja, to nie jest tak, że dzisiaj mamy działkę rolną, jutro mamy działkę budowlaną, tak? No dokładnie. Więc jakby co trzeba zrobić, żeby działka, która dzisiaj jest rolna, jest użytkowana jako rolna, jest wpisana w ewidencji gruntów jako rolna, stała się działką budowlaną, bo to jakby musimy wszystkim powiedzieć jasno, że to nie jest kwestia przekształcenia działki, że ona nagle ciach i ona już w papierach jest budowlana, tylko to jest trochę inaczej działa, niż się wszystkim wydaje. No dokładnie. No tutaj na pewno trzeba się postarać o warunki zabudowy na taką działkę, tak? To jest jak gdyby pierwszy krok. No i potem w zależności od tego, w jakiej części ten grunt chce się ewentualnie odrolnić, bądź też wykorzystać na inne cele. Też pewnym sposobem na to jest zakup nieruchomości już zabudowanej i wykorzystanie tych budynków, które tam się znajdują właśnie na te cele. Więc są jak gdyby, jest kilka możliwości. I oczywiście taką najtrudniejszą, w zasadzie najdroższą rzeczą jest odrolnienie, tak, w sensie administracyjnym. Bo wtedy ta opłata administracyjna za odrolnienie liczona jest od klasy gruntu. Im lepszy grunt, tym te opłaty są wyższe. Więc to nie zawsze się opłaca, natomiast wszystko zależy też od skali inwestycji. Też trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, o której też nikt nie mówi i rzadko mówi, że te nieruchomości, które są nabywane w warunkach tej ustawy obecnie obowiązującej, no powodują, że czy to spółka, czy osoba fizyczna, czy przedsiębiorca, nabywając taką nieruchomość rolną, ma obowiązek przez 5 lat użytkowania jej jako nieruchomości rolnej. Co znaczy, że teoretycznie nie może jej ani sprzedać, ani wydzierżawić, ani oddać w posiadanie. No i tutaj też, jak od każdej zasady, są wyjątki i można starać się o taką zgodę KOWR-u w Warszawie. I co trzeba zrobić, żeby taką zgodę uzyskać? No trzeba złożyć wniosek, no i generalnie spełnić wytyczne z ustawy, tak? Są to najczęściej wytyczne majątkowe, osobiste i to w zależności od tego oczywiście, czy jest to spółka, czy jest to osoba fizyczna. Trzeba wykazać... Są to szczególne, generalnie tak. Trzeba wykazać szczególne okoliczności, które będą warunkowały możliwość dalszej odsprzedaży. Okej, więc żeby mamy działkę rolną, chcemy ją już zabudować, żeby stworzyć, żeby ona w cudzysłowie była budowlana, żeby można było zabudować, to albo występujemy o warunki zabudowy, tak, w danej gminie, albo jest plan miejscowy, tak, naprawdę, który już mówi o tym, że ta działka jest właśnie, czy można coś zabudować i co dokładnie można. No jak jest plan miejscowy, to jest najmniejszy wtedy problem, tak? Albo największy, bo może jest niekorzystny dla tej działki, prawda, że wtedy już jakby jest jako tereny rolne i wtedy no, trzeba ten plan zmienić, tak? I to już wtedy mamy trochę pod górę. Ciekawe jest też to, że w Lublinie albo nawet w dużych miastach mamy mnóstwo jakby w sypialnych częściach działek, które były kiedyś uprawiane albo dalej są. Są jeszcze jako rolne, mimo tego, że są w granicy administracyjnej Lublina jeszcze. Tak, albo, i co albo ciekawe, że wtedy jest wyjątek od tej zasady i wtedy, jeżeli nieruchomość jest w granicach miasta tych administracyjnych, to wtedy jej w ogóle nie obejmuje ta ustawa. Więc to jest też niewiele osób o tym wie, a też warto o tym wiedzieć. Kiedyś tego nie było, tak? I pamiętam, że nawet jak była w granicach miasta i nawet jeżeli miała warunki zabudowy, to dalej nie można było jej zbyć, tak? Jakby bez zgody. Więc teraz jest to ułatwione, zdecydowanie. Okej, a w granicy administracyjnej jakiego miasta? Czy jakiegoś tam minimalna wielkość, czy to jest powiedziane? Nie, to chodzi o to, żeby była położona w granicach, tak? Położona. Tutaj wielkość działki nie ma znaczenia. Ale żeby to było miasto, tak naprawdę, a nie gmina, tylko, a nie wieś, tak? Po prostu. Dokładnie tak. Okej, czyli już jest jakby, czyli jeżeli jesteśmy w mieście, to mamy sprawę z głowy. Jeżeli jesteśmy pod miastem, chcemy budować... No to nie mamy z głowy. Chcemy budować, nie wiem, osiedle domów jednorodzinnych dla nazwijmy to osób, które mieszkają w dużym mieście albo pod dużym miastem pracują,
to wtedy musimy działać tak, z powrotem. Tak. Ważne jest to, że po prostu są sposoby na to, żeby taką działkę można było kupić i nie trzeba było się poddawać i albo nie wiem, takiej działki kupować na raty. No właśnie, bo jeden ze sposobów, który jakby ja słyszałem, to jest to, że mamy rolnik ma dużą działkę, podzieli tą działkę i sprzedaje tą działkę później na kawałki, wtedy już jakby omija tą ustawę tak, ukształtowania no pytanie, jakie kawałki, na jakie kawałki podzieli, tak? No bo w dalszym ciągu, jeżeli sprzedaje kawałki od 0,3, no to podlega tej ustawie. Tak? Mhm. No właśnie, bo tak naprawdę, jeżeli ma działki, ale one stanowią jedną nieruchomość w jednej księdze wieczystej, to dalej to stanowi jeden areał. Tak, tak? Jeden areał jest traktowany. Więc musiałby rozdzielać po różnych księgach, wtedy by te działki stanowiły odrębne nieruchomości. Tak. I natomiast, żeby podzielić działkę, to jedynym sposobem, albo jednym z jednych, to jest to, żeby uzyskać warunki zabudowy na tą działkę, bo one jakby określają, tak? Czy albo plan miejscowy, albo warunki. No tak, no ale może generalnie no, w trybie administracyjnym, tak? To podzielić. Może też ewentualnie można by było próbować dokonać jakiegoś zniesienia współwłasności, jeżeli by to było współwłasność, tak? Tak, sądownie. I w tym trybie ewentualnie dokonać podziału, natomiast no, w obu przypadkach trzeba wystąpić tak. Do odpowiedniego organu. To łatwiej chyba już jakby wystąpić o sprzedaż jednej całej działki? Myślę, że tak. Mhm. Ale to też zależy wszystko od pomysłu na biznes, od tego jak to zrobić i kto by to chciał robić. Dokładnie, bo często mamy, nie wiem, fajne działki pod miastem, ale one no, gdzieś tam mamy dookoła osiedla, a jest rolna działka, która ma charakter rolny. No dokładnie. I czasem jest tak, że ja na przykład kupowałem wiele razy działki, nawet w mieście, które były w mieście, dookoła były domy, a działka dalej w ewidencji widnieje jako rolna. I nawet jeżeli ja mam plan miejscowy, ja mam warunki zabudowy, to i tak muszę tą działkę, w cudzysłowie, odrolnić. Czyli, a ty odrolnienie rozumiesz jako jakby wyłączenie z produkcji rolnej? Tak, odrolnienie dla mnie, ustawowo to jest wyłączenie spod produkcji rolnej, czyli tak naprawdę skorzystanie z tego trybu przez starostwo danej gminy. Także jest to możliwe, natomiast to też, co ciekawe, tutaj kłóci się z ideą tego 5-letniego zakazu, bo jeżeli KOWR odkryłby i ustalił, że w czasie 5-letniego obowiązywania zakazu odrolniono działkę, no to de facto jest to działanie sprzeczne z tym obowiązującym nakazem, tak? Biznes Rider. No właśnie, ktoś by chciał budować teraz, tu i teraz, to nie spełni tego kryteria, to co mu może KOWR zrobić? Znaczy, no jeżeli by nabył działkę i powiedzmy złamał ten 5-letni zakaz, no to w najgorszym wypadku, nie wiem, czy to się kiedykolwiek zdarzyło w Polsce, może skorzystać z tego trybu wykupu tej nieruchomości. No generalnie KOWR przeprowadza kontrolę na nieruchomościach, które zostały nabyte w tym trybie ustawy. Są to kontrole wyrywkowe i często to polega na tym, że kontroler po prostu sprawdza, co na danej nieruchomości się dzieje. Czyli krótko mówiąc, czy coś nie zostało nielegalnie wybudowane, czy jest tam prowadzona jakaś działalność przy takich małych, takich małych działkach typu hektar, dwa to też, czy raczej przy tych dużych, gdzie tam duże partele? Różnie, ale oczywiście no, wiadomo, że im większe skupisko, tak, im więcej dana spółka czy też przedsiębiorca wykupiło takich nieruchomości, tym te kontrole są częstsze. To jest bardzo dobra wiadomość. Mnie to bardzo motywuje do tego, żeby mocniej zająć się ziemią. Ja handlowałem ziemią nieraz i kupowałem działki, natomiast w obszarze miejskim. Ale dzisiaj myślę sobie, że jak miałbym sobie coś zostawić, to jednym z aktyw, które byłyby dobre, to właśnie to jest ziemia. A ty jak byś polecał, jakby, jakie warunki musiałaby dla ciebie spełnić działka? Jak, dla ciebie prywatnie, jak inwestycyjnie, żebyś ty chciał kupić ziemię i ją sobie zostawić na 10-15 lat, żeby utrzymać wartość kapitału, który dzisiaj masz? Ja bym inwestował w działki gdzieś tam powyżej 5 hektarów na pewno, jeżeli oczywiście wszystko zależy od miejsca położenia, natomiast no, taki bym sobie wyznaczył cel, albo kilka mniejszych bliżej siebie, tak? Więc dążyłbym do tego, żeby to tworzyło jakąś jedną funkcjonalną całość. Taki mój byłby target, natomiast no, często nawet takie inwestycje w hektarowe, dwuhektarowe działki też bywają opłacalne. To wszystko zależy od tego, czy robimy to pod zarobek już, czy ma być to inwestycja jakaś dłuższa terminem. No i gdybyś miał, załóżmy, dzisiaj parę tysięcy ulokować w ziemi rolnej, to właśnie to by była ziemia raczej pod miastem, czy raczej na terenach wiejskich, czy
Co ty byś rekomendował dzisiaj? Już masz kolegę, który ma 500 000 czy parę tysięcy powyżej. Co byś mu radził? No ja bym tutaj kupował gdzieś w okolicach takich ośrodków atrakcyjnych, tak? Rekreacyjnie przede wszystkim. Więc skupiłbym się na okolicach różnego rodzaju pojezierzy, na okolicach tutaj obok nas jest niedaleko Roztocze, tam by można było kupować też okolice, powiedzmy, paradoksalnie tutaj, nie wiem, Kazimierz też, tak, to są, tylko tam ceny są mocno wygórowane. Więc szukałbym też niszowych miejsc, bo nie zawsze te takie najbardziej popularne są tego warte. No bo kiedyś, znaczy cały czas chyba jest, mówi się, że Mazury, tak? I od wielu lat ludzie kupują na Mazurach działki. Wiele osób zainwestowało pieniądze, też wiele osób słyszałem, że też jakby ma teraz problem, żeby je odzyskać, tak? Bo tam jest jakby gigantyczna podaż tych gruntów i jest ich mnóstwo. I jezior jest, to nie jest jedno jeziorko, tylko tych jezior jest tam wiele. I no, ludzie pokupowali ziemię, natomiast różnie to bywa. Niektórzy z niej korzystają, niektórzy ją trzymają. No tam są duże też powierzchnie. To jest atut tych terenów, że można kupić właśnie spore. Teraz mam taką nieruchomość w ofercie właśnie. Jeden z klientów chce sprzedać 360 bodajże hektarów. Jest taka inwestycja, natomiast no, to już jest inwestycja pod konkretnego odbiorcę i tutaj... I kto jest takim odbiorcą takiego czegoś? No tutaj to stricte musi być jakaś spółka, która wie, w co to zainwestować, tak? No bodajże z tego co pamiętam była opcja wybudowania różnego rodzaju urządzeń do uzyskiwania energii. Tutaj chodziło przede wszystkim o wiatraki, więc tutaj no, potencjał jest, tak? Tylko trzeba mieć pomysł, no i nie oszukujmy się, no trzeba mieć jakieś walory finansowe. No tak, 300 hektarów to jest... 300 hektarów to są... To jest kilkadziesiąt milionów. A ile wtedy cena wychodzi za hektar przy takiej ofercie? Średnio? No tak około 50 chyba. Tysięcy? Tysięcy za hektar, może trochę mniej z tego co pamiętam. W tej ofercie, ale mówiłeś też, że... No to zależy od lokalizacji, ale że mówiłeś mi też, że w Polsce około 100 tysięcy za hektar ziemi rolnej. Tak, no właśnie tutaj dzisiaj przed rozmową z Tobą właśnie przeglądałem sobie statystyki. No i trochę się zdziwiłem, bo nawet nie przypuszczałem, ale średnia cena niezabudowanej nieruchomości w Polsce transakcyjna za ubiegły rok wynosiła ponad 130 tysięcy. Co świadczy o tym, że statystyki, które podaje nasze oficjalne są nieadekwatne. Tak, ale pytanie, jak to jest liczone, bo jeżeli jest liczone każda ziemia rolna albo ziemia niezabudowana i każda transakcja, to być może tak, ale jakbyśmy wzięli tylko średnia cena z transakcji powyżej hektara i policzyli przez hektar, to by była jakby... To pewnie inna. Bo cały detal, nazwijmy to, te małe działki, które są drogie, które się za hektar się płaci miliony. To najdroższe są te oczywiście nieruchomości, które są najbliżej miast położone, no i te, które są już zabudowane, tak? Które mają jakieś budynki, no bo tutaj cena rośnie, o wartość też tych budynków, co jest logiczne. Tak. No niemniej widać tendencję wzrostową. Myślę, że jest to powyżej stopy inflacji zdecydowanie. No tak, nawet patrząc przez ten pryzmat, to obecnie trzymanie pieniędzy na lokatach jest co najmniej chybione. Ja ci muszę pochwalić, że w ten weekend, bo mamy dzisiaj poniedziałek, w ten weekend w sobotę sprzedałem jedną działkę, a wczoraj kupiłem jedną działkę, także akurat to jestem na bieżąco. Chociaż to są takie bardziej małe, prywatne rzeczy niż tam rzeczy do moich spółek czy do budowy. Po prostu sprzedałem coś, co kiedyś kupiłem jako lokatę kapitału, 7 lat temu. I wziąłem za tą działkę 5-krotną cenę zapłaty, jakby za zakupu. No i dzisiaj kupiłem też kolejną działkę, ale bardziej pod budowę już tam czegoś. Dlatego, no czyli jednak widzisz. No. Tak, da się zarobić, natomiast jakby 5-krotny zwrot to jest bardzo dużo. Ja liczyłem na dużo więcej, bo tam miałem taki plan, że na tej działce został uchwalony plan miejscowy, który jest niekorzystny dla tej działki. Więc ja liczyłem, że w związku z tym dostanę odszkodowanie od gminy, która ten plan uchwaliła. Natomiast problem polegał na tym, że problem był, żeby tą działkę wycenić przed uchwaleniem tego planu.
wycięcie tak, żeby ona miała dużo większą wartość przed uchwaleniem tego planu. No i tutaj był cały misterny plan, więc nie dostałem za działkę milionów, jak się spodziewałem, odszkodowania, a dostałem tylko tam pięciokrotny zwrot z tego. Tak. Pięciokrotnie, no to nie jest tak, to nie są jakieś tam wielkie kwoty. Natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o te rolne działki, bo ludzie strasznie, znaczy może trochę to upraszczam, ale wydaje mi się, że niektórzy inwestorzy są krótkowzroczni, tak? Natomiast warto by było zastanowić się nad taką inwestycją nawet na przełomie 10 lat. Bo no, tak jak spojrzymy na to, ile 10 lat temu była warta każda nieruchomość, no to są gigantyczne stopy zwrotu. Tak. A tym bardziej, że jakby system fiskalny jest podłączony do drukarek, które chodzą non-stop cały czas na okrągło. I no, nie ma innej opcji, jak pieniądze są drukowane, żeby ziemia, żeby aktywa trwałe, które są, nie rozpuszczą się w powietrzu, no bo jak tak budynki mogą się zawalić atakiem bombowym, tak ziemia jak była, tak będzie, tak? No jasne, jasne. Co najwyżej może być skażona, tak jak w Czarnobylu, ale no to już nie idźmy tak dalej. No może tak źle nie będzie. Tak źle nie będzie, ale jakby ziemia cały czas niezależnie od tego będzie i im lepsza lokalizacja, tym ona szybciej na wartości wzrośnie, no bo z drugiej strony, jak bym kupił gdzieś tam 100 km od najbliższego miasta, załóżmy, znajdę taką wieś, na której będę chciał kupić, to może drugiego takiego warianta nie znajdę, prawda? Czyli tak. Może być tak, że po prostu funkcja tej ziemi, no ona jest ziemią, ona jest aktywem, ale ona może być dalej za 20 lat tylko i wyłącznie ziemią rolną, tak? I nikt inny niż rolnik ode mnie tego nie odkupi. No dlatego trzeba na początku jakiś research zrobić jednak, tak? To nie jest tak, że kupujemy wszystko w ciemno i po to ziemia. Byle było tanio, tak? Za 10 zł z metra. Oczywiście. Tylko właśnie, żeby ta działka miała możliwość spełnienia jakiejś funkcji, czy działkę pod budowę, pod jakiś magazyn, czy pod osiedle, czy pod cokolwiek. Zawsze, jeżeli jest jakiś pomysł, to potem znajdą się też inwestorzy. Tak. Więc dla mnie najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia jest taki, że słuchajcie, można kupować działkę, są działki rolne, przede wszystkim działki rolne. Nie trzeba się bać tam agencji nieruchomości rolnych, czy tam teraz KOWR-u. Trzeba po prostu próbować, tak? I są od tego właśnie też tacy specjaliści tutaj jak Wiktor, którzy pomagają, prowadzą przy tym proces. No, ty głównie pracujesz jakby z dużymi firmami, które jakby zlecają ci ten cały ten proces, no bo tak, ja znam ludzi z branży, to tak naprawdę niewiele jest osób, które się zajmuje czymś takim, bo to jest taka duża nisza, więc miałbym problem, żeby zaprosić inną osobę, która się też tym zajmuje, która może na ten temat popowiadać. Także dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy przekazać trochę wiedzy. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się przyda. Cześć.